Witam Was, kochani, serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj bym chciała poruszyć temat diagnostyki, którą wykonujemy w gabinecie. Jak wiecie, nasz gabinet specjalizuje się w badaniach biorezonansowych i wykonujemy dwa rodzaje badań. Jednym z nich to jest wegatest, a drugim to jest badanie biorezonansowe z kropli krwi. I chciałabym Wam pokrótce powiedzieć, czym te dwa badania się różnią i jakiego typu diagnostykę możecie u nas wykonać. Przede wszystkim, kochani, zacznę może od badania wegatest, bo najczęstsze pytania, które się pojawiają na naszym profilu, to jest właśnie dotyczy wegatestu. Badanie wegatest odbywa się tylko i wyłącznie u nas stacjonarnie, więc pacjent fizycznie musi do gabinetu przyjechać, po czym do jednej rączki otrzymuje elektrodę, drugą rączką osoba diagnozująca bierze i czujnikiem dotyka do punktów akupunkturowych, które znajdują się na każdym z palców. Takie badanie możemy wykonać na jednym palcu całe, bądź możemy w momencie, kiedy nie ma odpowiedniego przepływu, te paluszki zmieniać. Bardzo jest ważne to, żeby około 30-40 minut na takim badaniu spokojnie usiedzieć. Więc jeżeli chodzi o dzieci do badania wegatest, to zależy od tego, czy one są w stanie nam spokojnie te 20 do 30 minut spokojnie wysiedzieć i jeszcze dodatkowo muszą trzymać elektrodę w dłoni. Jeżeli dzieci są to na tyle małe, ale mogą jeszcze skorzystać z tej diagnostyki i właśnie usiąść, to mogą usiąść na kolanach u rodziców, przy czym mama dostaje bawełnianą rękawiczkę, żeby po prostu jej patogeny nie przechodziły, jej częstotliwości drgań nie przechodziły na dziecko. Także jeżeli chodzi o badanie wegatest, to pacjent przede wszystkim najważniejsze musi być u nas na miejscu. Przeciwwskazaniem do wykonania wegatest jest kobieta w ciąży. Tak naprawdę tylko i wyłącznie matkom karmiącym, osobom z chorobą nowotworową możemy takie badanie wykonać. I dużym przeciwwskazaniem, raczej badań również nie wykonujemy, u osób, które mają rozrusznik serca, ponieważ w rozruszniku znajduje się bateria i w połączeniu z częstotliwością drgań urządzenia mogło to by spowodować rozładowanie tej bateryjki, więc tutaj, jeżeli chodzi o rozrusznik serca, kategorycznie takim pacjentom nie można wykonać wegatestu. W każdym innym przypadku jak najbardziej ten wegatest jest do wykonania. Co my uzyskujemy, robiąc badanie biorezonansowe wegatest? Przede wszystkim, kochani, oprócz obciążeń wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów, niedoborów witamin i minerałów, dodatkowo mamy ocenę narządową, czyli dokładnie wiemy, co się dzieje w migdałkach, co się dzieje w oskrzelach, co się dzieje w przewodzie pokarmowym, czy w narządach rodnych, czy w układzie kostnym. Dlatego to badanie jest o tyle bardzo fajnie obrazujące cały stan zdrowia pacjenta, że oprócz jakby samych patogenów, które mogą znajdować się u nas w organizmie, dokładnie wiemy, które narządy należy wzmocnić, które narządy są zaatakowane przez patogeny. Także podsumowując, musicie pamiętać o tym, że badanie wegatest wykonujemy tylko na miejscu i potrzebne nam jest około 30 do 40 minut, żeby pacjent spokojnie siedział w tym czasie, kiedy my to badanie wykonujemy. Natomiast drugim badaniem, które jest robione u nas w gabinecie, jest to badanie biorezonansowe biką z kropli krwi. Pobierana jest krew z opuszka palca, tak jak do pomiaru cukru, i na podstawie tej krwi jesteśmy w stanie sprawdzić Wam przeróżne obciążenia. Co możemy zbadać z krwi? Kochani, z krwi również badamy wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty, niedobory. Tylko i wyłącznie z krwi sprawdzamy obciążenia szczepionkami u dzieci, które były szczepione, obciążenia metalami ciężkimi i tylko z krwi wykonujemy alergie i nietolerancje pokarmowe oraz panel rozszerzony borelioza i koinfekcje. Więc jak się do nas umawiacie i się okaże, że pacjent potrzebuje mieć rozszerzony panel na boreliozę, to zawsze pobieramy Wam krew. Z takiej jednej próbki jesteśmy w stanie wykonać te wszystkie badania za jednym razem i taką próbkę krwi możecie do nas wysłać. Składając u nas zamówienie na stronie internetowej przez nasz sklep, czyli na stronie internetowej www.domivita.pl, macie, kochani, zakładkę diagnostyka online.
i tam są wyszczególnione wszystkie badania, które można wykonać z krwi. Jeżeli z jakiegoś powodu macie do nas daleko, nie możecie do nas przyjechać, bo ci terminy są na chwilę obecną bardzo odległe, to polecam Wam, kochani, wysłanie do nas właśnie takiej próbki, żeby już zacząć działać, już sprawdzić, czy ktoś nie jest obciążony pasożytami, czy ma jakieś niedobory, czy może są problemy, jeżeli chodzi o alergię, bo teraz zaczyna się sezon też pylenia, więc sprawdzamy i wszystkie pyłki, i roztocza, więc taki panel szeroki, podstawowy, alergiczny jesteśmy jak najbardziej w stanie wykonać, na co pacjent jest uczulony, na jaki produkt, który spożywa, produkt, na który ma alergię, ale również możemy sprawdzić nietolerancję, bo nie zawsze jesteśmy na coś uczuleni, jest bardzo szybki wyrzut histaminy, natomiast jemy coś, co nam kategorycznie szkodzi, więc warto pochylić się nad tymi panelami pokarmowymi, jeżeli chodzi o diagnostykę, bo jest to bardzo pomocne w ocenie całego stanu zdrowia i tego, jak funkcjonuje nasz organizm. Wszystkie badania z krwi są badaniami zdalnymi, więc kochani, dodatkowo otrzymujecie od nas rozpiskę i otrzymujecie od nas kurację. Więc wynik z krwi jest dokładnie opisany, są wyciągnięte przeze mnie bądź przez Magdę wnioski, umiejscowione również na tym opisie i zalecana kuracja. Polecam też osobom, które mają małe dzieci, które na przykład wykonują obciążenia poszczepienne czy metale ciężkie, abyście dołączyli kserokopię książeczki szczepień oraz jeżeli chcecie opisali sytuację, jeżeli wystąpił jakiś NOP poszczepienny, czy mieliście jakieś problemy z atopowym zapaleniem skóry, które się pojawiło poszczepienne, bądź chcielibyście coś dodać od siebie, albo macie wyniki aktualne morfologii, to zawsze warto takie wyniki nam przesłać, ponieważ w jednej tej analizie macie dodatkowo przeze mnie skonsultowane wyniki z krwi i za to nie jest pobierana dodatkowa opłata. Więc zachęcam Was serdecznie do tego, żeby z takiego rodzaju diagnostyki również korzystać, bo już możemy działać, już możemy w kierunku na przykład glisty ułożyć kurację, czy w kierunku lambli, jeżeli chodzi o dzieci, czy na przykład uzupełnić niedobory, które brakuje, w których brakuje w organizmie, czy na przykład wiemy, że bóle stawowe wynikają z zakażenia boreliozy i koinfekcji i to wszystko jesteśmy w stanie wykryć z krwi. Jeżeli chodzi o skuteczność diagnostyki biorezonansowej z kropli krwi, to wynosi ona nawet 90-95%. Jest to bardzo czułe urządzenie i tutaj bardzo rzadko zdarza się, że czegoś nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. Także polecam Wam serdecznie, zapoznajcie się na naszej stronie z tą ofertą i zobaczcie, co jeszcze tutaj u nas w gabinecie jest robione. Natomiast jeżeli jest możliwość przyjazdu do naszego gabinetu, to pamiętajcie o tym, że Vegatest z oceną narządową jest tylko badaniem wykonywanym na miejscu, więc tutaj fizycznie pacjent musi być. Bardzo ważne jest to, żeby przed Vegatestem nie spożywać dzień wcześniej alkoholu, a w dniu badania nie spożywamy kawy. Bardzo dobrze jest się nawodnić, około pół litra wody wypić i wtedy takie badanie jest przez nas wykonywane i tutaj nie ma możliwości, żebyśmy coś przeoczyli. Także jeżeli chodzi o tą diagnostykę, bo najczęściej właśnie zadajecie nam pytania o samą ofertę badań, to jesteśmy gabinetem stricte zajmującym się diagnostyką biorezonansową od ponad 10 lat. Mamy ogromne doświadczenie na tym polu działania, więc biorezonans pomaga nam jakby zdiagnozować, co się dzieje u pacjenta, jaka jest przyczyna jego złego stanu zdrowia. Bardzo często również po badaniach u nas kierowani są pacjenci na badania laboratoryjne, abyśmy całościowo mogli zrozumieć, co się w tym organizmie dzieje. Także kochani, podchodzimy kompleksowo do badań, podchodzimy całościowo do naszego pacjenta i zachęcam do tego, żebyście sobie poczytali na naszej stronie o badaniach. Mam nadzieję, że ten krótki filmik wyjaśnił Wam zasady działania biorezonansu oraz to, jakie badania można u nas wykonać. Pozdrawiam serdecznie.